Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Profemina działa we wszystkich grupach wiekowych kobiet. Stara się regularnie trafiać do każdego środowiska. Organizuje spotkania w zakładach pracy, szkołach dla społeczności lokalnych. Zaprasza także do swoich punktów konsultacyjnych. Tym razem Profemina wprosiła się na spotkanie grupy wałbrzyszanek skupionych w klubie Biznes na obcasach. Działam od 1998 roku, zajmujemy się profilaktyką raka piersi i początkowo to były działania głównie edukacyjne. Ponieważ w tamtych latach choroby nowotworowe, a szczególnie rak piersi, zbierał duże żniwo, zresztą niewiele lepiej jest w tej chwili, ale był tematem tabu. I wszystkie takie imprezy czy jakieś spotkania poświęcane temu tematowi właściwie się spotykały z takim marnym odzewem ze strony kobiet i w ogóle reszty społeczeństwa. Myśmy próbowali robić w różnych punktach badania palpacyjne takie wykonywane przez lekarzy. Później otrzymaliśmy fantomy silikonowe, z których do dzisiaj korzystamy i na których panie się uczą techniki samobadania. Jest to o tyle istotne, że samemu można sobie zmianę taką małą znaleźć, którą można wyleczyć badaniem diagnostycznym, czyli biopsją anatomiczną, tym co się w tej chwili już wykonuje. Jeżeli to jest zmiana poniżej centymetra średnicy, to właściwie badanie diagnostyczne służące pobraniu tej zmiany jest wyleczeniem. I to jest ważne, żeby można było to jak najszybciej zdiagnozować. Od kilku lat dysponujemy również aparatem do badania USG i wykonujemy badania USG. No i szukamy coraz to nowych możliwości dotarcia do coraz to nowych grup kobiet. Klub Biznes na Obcasach to grupa kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Spotykają się cyklicznie, by przy kawie wymieniać doświadczenia i prezentować swoje dokonania. Klub Biznes na Obcasach istnieje już ponad 3 lata. No w marcu bodajże to miało miejsce, 3 lata temu spotkałyśmy się pierwszy raz we Wrocławiu. We Wrocławiu Maria Tarczyńska rozpoczęła właśnie spotkania kobiet klubu na obcasie, biznesu na obcasie. I będąc koleżanką Barbarą Żurakowską, bardzo nam się to spodobało, ten pomysł, i chciałyśmy rozpropagować to w Wałbrzychu. Udało nam się to bardzo dobrze, z bardzo dobrymi efektami, ponieważ bardzo duży krąg pani zaczyna nas odwiedzać i rozszerzamy się, powiększamy się, wspieramy się.